Serdecznie witam Cię w kąciku szpiegula, czyli miejscu wciśniętym pomiędzy drzwi a schody, pod którymi jestem. Tu jest piękne moje biureczko do pracy i króciutki przegląd Szpiegul News. Nowości szpiegula. Z aktualności to mam tak. Zakończyłem książeczkę, to znaczy nie tylko ja, ponieważ w trójkę nad nią pracowaliśmy. Dyskusja była gorąca, ognista i bardzo, bardzo treściowa. Powiem tak, 10 rozdziałów, w 10 rozdziałach całe podstawy dotyczące wywiadu i analityki to jest już napisane. To jest najważniejsze, bo my ostatni tydzień poświęciliśmy tak naprawdę na dogrywanie, żeby to wszystko było... Trzech współautorów. Niektórzy z nas mają nieco inny pogląd sprawy na niektóre rzeczy, a chcieliśmy, żeby książka tworzyła pewną jedność, pewną całość. Wobec tego no naprawdę i dyskusje, i takie poprawki merytoryczne, i poprawki językowe. Taka autorska redakcja została zakończona. Książka poszła już do wydawnictwa, do ich redakcji językowej, a także już do dwóch recenzentów. Także o książeczce niedługo nakręcę specjalny jakiś tam programik, specjalną jakąś audycyjkę, nie wiem, jakiś filmik wideo. W tym tygodniu chciałem puścić fantastyczny wywiad z Dawidem Kucielem. Niestety się nie udało, dlatego że dwa tygodnie temu mieliśmy nagrać ten wywiad, no kompletnie nam się rozeszły terminy, zeszły tydzień, jak już powiedziałem, kompletnie był niemożliwy do ogarnięcia, wobec tego no nie nagraliśmy tego wywiadu, ten wywiad jest jeszcze przed nami, wywiad dotyczy książki o obserwacji, książki, którą napisał Dawid. Książka jest świetna, dlatego dzisiaj, wiem, zauważyłem u niego, byłem dzisiaj rano na koncie, dzisiaj do godziny 24 można kupić tą książkę taniej ze względu na te Black Friday i te wszystkie możliwe tam zniżki i tak dalej, także wbijajcie do niego na konto, jeżeli was tylko to interesuje, a jeżeli was nie interesuje, to musicie tą książkę kupić, ona naprawdę jest dobra, jest napisana, to jest książka napisana przez praktyka cywilnego, czyli spoza służb, a detektywa prywatnego, więc książeczkę polecam, wbijajcie do niego tam u niego w social mediach, dostaniecie kod, na podstawie którego dostaniecie tam dużo, dużo taniej tą książkę niż normalnie jest w sprzedaży. Warta jest swojej ceny, naprawdę jest warta swojej ceny. Pojawił się najnowszy odcinek na Celowniku Artura Dubiela, a tam dokładnie rozmowa moja i Artura. Trzecia rozmowa, tak naprawdę już czwarta nasza, jest nagrana, jest o operacjach psychologicznych i o operacjach informacyjnych i jak to my no dość szeroko idziemy, szeroko tam sporo o walce informacyjnej w biznesie, oj coś mi się tu rozsypują długopisy i ołówki, o walce informacyjnej w biznesie, o magicznej czwórce, no godzina rozmowy, a masa wiedzy, serdecznie zapraszam, myślę, że warto wysłuchać. Już 16 grudnia w brytyjskiej telewizji, a u nas w Polsce na początku przyszłego 2023 roku, premiera 4-odcinkowego serialu, chyba BBC, nie wiem, ale angielskiego serialu Litwinienko o pułkowniku Litwinienko, o tym pułkowniku, który nagrabił sobie u Putina, którego Putin kazał ukrócić i którego niestety nie ma już nas wśród żywych. To oczywiście on aniołem nie był, to był pułkownik FSB. Aniołem nie był, no ale jakoś tam starał się odkupić i muszę powiedzieć, że ja sobie ostrzę zęby na ten serial. David Tennant gra w głównej roli, gra rolę pułkownika Litwinienki. No i po zdjęciach, które tylko widziałem, muszę powiedzieć, że duża, duża zbieżność, podobieństwo jest ogromne. Także no, David Tennant jest świetnym aktorem. Znamy go ze Szpiegów w Warszawie, tak? Tak się nazywał ten serial, też brytyjsko-polski. No taki sobie, ale mimo wszystko fajny. Tam Dorociński miał świetną rolę. Wracamy do Litwinienki. Ten serial niedługo się pojawi, także ja serdecznie polecam, nie przegapcie. Nie można go przegapić, to jest ważne. Trzeba byłoby go zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o Litwinienkę, to ja sobie pozwolę zareklamować książkę, taki wywiad rzekę właśnie z Litwinienką, jeszcze jak żył. Przestępcy z Łubianki. Tam jest masa takiej krwistej, czystej, żywej wiedzy na temat tego, jak pracują służby specjalne, nie tylko rosyjskie. Oczywiście on opowiadał o rosyjskich. Natomiast, no, warto sobie, czytając to, wiedzieć, że to jest nieco szerzej wszystko. Tak. Sporo dzieje się w Skandynawii. Sporo. Po pierwsze,
Ostatnio, w zeszłym tygodniu, szwedzkie SAPO, służby szwedzkie bezpieczeństwa zatrzymały dwóch nielegałów. To chyba byli nielegałowie. No na pewno. Zatrzymali dwóch nielegałów rosyjskich szpiegów, którzy udawali kogoś zupełnie innego. Ciekawostka taka, wpadli w bardzo interesujący sposób, mianowicie podawali się, że z czego żyją, nie? Wychodziło na to, że z tego, co oni podawali, że no z inwestycji takich wysokiego ryzyka, tak dalej. Urząd Skarbowy doskonale zaczął to szwedzki sprawdzać. Okazało się, że te pieniądze płyną nie wiadomo skąd i powiązano je w końcu z Rosją, podobnie jak i powiązano poprzednie miejsce zamieszkania, bo okazało się, że mieszkanie, które wynajmowali w Rosji, nie okazało się być znane służbom zachodnim jako to mieszkanie legalizacyjne dla wielu rosyjskich funkcjonariuszy, szpiegów przyszłych. Tak. Także przez to wpadli. Dlaczego mówię, że w Skandynawii? Dlatego, że również Norwegia. Norwegia ostatnio wydała taki spory, jakby to powiedzieć, komunikat, taki ostrzegawczy, że oni u siebie obserwują, iż jest bardzo dużo na niebie bezzałogowych statków powietrznych, innymi słowy dronów, które prowadzą pracę szpiegowską. Natomiast w Finlandii, w Szwecji jest SAPO, to w Finlandii jest SUPO. W Finlandii z kolei jest taki problem, że ostatnio ujęli brazylijskiego naukowca. Okazało się, że był to kto? No oczywiście rosyjski nielegał. Robi się bardzo ciekawie pod tym względem. Aha, samo zatrzymanie, miałem powiedzieć, tych Szwedów odbyło się w sposób nieprawdopodobny, ponieważ było bardzo widowiskowe. Jakiś agent FBI podobno był nawet nieco zazdrosny, że to aż tak fajnie wyszło. No coś jakby sceny z Jasona Bourna. Coraz więcej Polska wydaje pieniędzy na zbrojenia, na całkiem dobry, niezły sprzęt. Tym razem nie od Amerykanów, ale od Saab. Saab to jest ten koncern od samolotów, koncern od samochodów. Tym razem będzie budował dla nas dwa statki. Statki, które będą miały w sobie całą oprzyrządowanie, maszynerię Sigintową, czyli wywiad Sigint, wywiad sygnałowy. Jest to czas werbowania szpiegów. Werbują nasi, werbują obcy, werbują przeciwnicy, werbują również neutralni, werbują Ukraińców, werbują Rosjan, werbują pewno naszych, każdy każdego werbuje, po prostu jest to wzmożony czas i trzeba o tym pamiętać. Poza tym jest to czas taki, że nie samym werbunkiem człowiek żyje, ale i tym, że na przykład Rosja nie została wykluczona z Interpolu, no ze względu na to, że zaatakowała Ukrainę. I dalej ma wszelkie prawa członka, to znaczy może wystawiać czerwone noty. A tak się złożyło jakiś czas temu, że polski inżynier, konsultant, nie wiem, w jednym z krajów, który ma dobre stosunki, kraj, który ma dobre stosunki z Rosją, został na lotnisku zatrzymany, ponieważ Rosja wystawiła za tą osobą czerwoną notę Interpolu. I na podstawie tego ten człowiek, obywatel RP, został zatrzymany, o mało co przecież nie został wysłany do Rosji jako podejrzany o przestępstwo, a przestępstwo jego, w cudzysłowie oczywiście, polegało na tym, że jego firma po ataku Rosji na Ukrainę wycofała się z prowadzenia biznesów w Rosji. No i w ten sposób Rosjanie również rozgrywają nas, także takie rzeczy trzeba również brać pod uwagę, kiedy robimy plany, kiedy robimy szkolenia, kiedy robimy wszystko, co jest związane z tak zwanym bezpieczeństwem pobytu i podróży pracownika. A co to, jeśli nie wiesz, co to jest, to ja zapraszam do poprzedniej książki, którą napisałem z Tomkiem Safiańskim, Pawłem Łabuzem, Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym, ale w tym odcinku, w tym kąciku szpiegula jest masa autopromocji, ale pozwolę sobie na nią, ponieważ pozycje są dobre, a jeszcze są dostępne.